Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i dzisiaj będzie pierwszy post i film podsumowujący. Będę podsumowywał tutaj rok 2018 i celem tego filmu będą dwie rzeczy. Pierwsze to podsumowanie właśnie mojego roku, to będzie takie dla mnie bardzo podsumowanie osobiste, tak żeby sobie uświadomić, jak dużo się udało dokonać, ale drugim zadaniem tego filmu, drugim celem tego filmu będzie pokazanie Wam, tak? Pokazanie Tobie, ile można dokonać, jak to zrobić i pokazanie, że się da, tak? Czyli będzie to bardzo film motywujący dla Ciebie, dla Was, żeby pokazać, że można coś osiągnąć, jeżeli się do tego fajnie podejdzie, jeżeli się uwierzy, że można coś zrobić. Także zapraszam serdecznie, dowiesz się tutaj wielu fajnych rzeczy i bardzo myślę, że zmotywujesz się do tego, aby kolejny rok 2019 rozpocząć po prostu z planami, z celami i też dowiesz się, jak te cele realizować. I chcę też właśnie tym filmem Tobie pomóc w realizacji właśnie Twoich planów, Twoich marzeń i zmianie życia, ponieważ mój blog jest właśnie o zmianie życia, o tym, jak swoje życie zmienić. Ja pokazuję tutaj swoją drogę, jak ulepszam swoje życie i pokażę Ci, jak Ty też możesz zrobić, co zresztą robię zawsze nagrywając filmy i tworząc posty. Także przechodzimy do filmu. Będę się oczywiście posiłkował postem na blogu, który zawsze jest razem z filmem wypuszczany. Do każdego posta pod każdym filmem na YouTubie jest link. Także zapraszam serdecznie, jest tam też więcej informacji, są często grafiki i można sobie zobaczyć jako uzupełnienie, bardzo fajna sprawa. I w tym filmie pokażę Ci właśnie, jak sobie też przy okazji ustalać cele roczne, żeby je wykonać. Zmotywuję Cię, żeby to Ci się udało. I zaczynamy. Teraz Ci opowiem kilka rzeczy, które udało mi się w tym 2018 roku wykonać, osiągnąć, to sobie zaplanowałem. Na początek dodam, że około rok temu, jak sobie cofniesz się na moim kanale na YouTubie, wrzuciłem film z celami na rok 2018, tak? Na ten rok, co właśnie jest za nami. I jest to bardzo kiepski film, w którym mówię, że w tym roku 2018 nagram 50 filmów i stworzę 50 postów wartościowych, które pomogą innym osobom, tak? I teraz właśnie pierwszym celem, który udało mi się zrealizować, było stworzenie bloga od kelnera do milionera. I ten cel udało się, powiedzmy, wykonać kilkukrotnie, ponieważ jak nagrywałem właśnie rok temu film, na którym pokazywałem, że chcę nagrać właśnie 50 wartościowych filmów i postów, udało się, nagrałem, tak, stworzyłem 100, prawie 100 filmów i 100 postów na moim blogu, także cel został osiągnięty dwukrotnie. Blog został stworzony i pamiętam jeszcze, jak na przełomie zeszłego roku podejmowałem decyzję o tym, żeby stworzyć mojego bloga. Mówiłem najbliższym znajomym o tym, że tworzę bloga o takiej nazwie jak od kelnera do milionera.pl. Będzie to blog o mnie, będzie to blog osobisty. No nie ukrywam, że wiele osób bardzo patrzyło na to sceptycznie. No nie dziwię się, tak? Taka głupia nazwa, blog bardzo osobisty. No kto w ogóle z czymś takim startuje? Wydaje się to głupie. I musiałem się no niestety spotkać z wieloma różnymi opiniami na początku oraz w trakcie tworzenia mojego bloga. Aczkolwiek mój blog okazał się być bardzo dużym sukcesem, jak i osobistym, finansowym też, i daje mi ten blog możliwość spełnienia się bardzo. Także pierwszym celem, który udało się zrealizować, jest stworzenie tego bloga właśnie od kelnera do milionera.pl i pomógł mi ten blog zebrać wszystkie moje umiejętności, doświadczenia w całość i stworzyć z tego coś, co pomaga innym osobom, pomaga oczywiście mi osiągać swoje cele, wyznaczać, działać, ale zarazem pomagam wielu innym osobom, inspirując i dając fajną wiedzę. Także uważam, że ten cel jest bardzo, bardzo znaczący, nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób. Także ten cel został osiągnięty. Wymagał on ode mnie nauczenia się wielu nowych umiejętności. Musiałem nauczyć się, jak stworzyć całą platformę do blogowania na WordPressie opartą. Wymagało to wielu, wielu miesięcy ciężkiej pracy, ale posiadłem naprawdę bardzo dobre umiejętności właśnie w kategorii tworzenia bloga, WordPressa, stron internetowych, czego zresztą też uczę, o czym był też live nie tak dawno i powstał nawet kurs internetowy. Idziemy dalej. Kolejnym celem po stworzeniu mojego bloga, który osiągnąłem, było stworzenie kursów online. Są to głównie kursy odnośnie tworzenia biznesu na Amazonie, rozwoju osobistego oraz na końcu też doszedł właśnie kurs WordPressa i nie śpieszyłem się specjalnie z kursami. Przepraszam, z tyłu głowy, że chcę takie kursy stworzyć, że chciałbym mojego bloga oczywiście z czasem zmonetyzować i moją wiedzę wykorzystać, aczkolwiek
No nie wiedziałem, jak to zrobić, to może do tego przyjdę zaraz, ale nie wiedziałem, kiedy chcę to zrobić. Dopiero pamiętam, po kilku miesiącach prowadzenia bloga, dostałem kilka wiadomości od różnych osób, że czy w ogóle takie kursy powstaną. Wtedy zauważyłem, że po prostu wiele osób chciałoby taką wiedzę ode mnie dostać, jak stworzyć właśnie swój biznes na Amazonie w postaci książek i e-booków. Także też muszę podziękować Wam tutaj, że zmotywowaliście mnie do tego, żeby po prostu działać, ponieważ wykazujecie bardzo duże zainteresowanie tematem Amazona, zainteresowanie wydawaniem książek, e-booków, prostych produktów i dzięki temu, że po prostu chcecie, te produkty powstały szybciej i większej ilości i myślę, że po prostu lepsze. Także dziękuję Wam i realizacja celu, czyli stworzenie kilku kursów online udała się w 100%. Stworzyłem 4 kursy online, które są dostępne cały czas i jestem z tego bardzo dumny, ponieważ raz, że udało mi się przekazać Wam bardzo wartościową wiedzę, ale pamiętam, jak tworzyłem pierwszy kurs, nie miałem zielonego pojęcia, jak mogę stworzyć kurs online, tak? Szukałem w internecie, wiedza, która jest dostępna, jest bardzo ograniczona i nie ma tak naprawdę, przepraszam, możliwości dostania wiedzy, która pokaże nam krok po kroku, jak taki kurs stworzyć. Trzeba się niestety samemu bardzo, bardzo domyśleć i wyszukać w wielu różnych miejscach informacje. A cały czas moim założeniem było to, że kurs ma być w pełni automatyczny. Chciałem stworzyć kursy, które będą zarówno z mojej perspektywy, jako kogoś, kto te kursy tworzy, jak i z perspektywy kursanta, w 100% automatyczne. Czyli jeżeli ktoś chce na przykład taki kurs kupić, to żeby była płatność w pełni automatyczna, żeby dostęp był dawany automatycznie, wszystko, żeby działało się automatycznie. Tak samo z mojej strony, żebym nie musiał automatycznie przydzielać dostępu, pobierać płatności, tylko żeby to wszystko mogło być wygodne dla obydwu stron. I stworzenie takiego kursu, pamiętam, naprawdę kosztowało mnie mnóstwo wysiłku, stresu, tak aby doprowadzić taki kurs do pełni funkcjonalności, to też jest według mnie, dla mnie wielkim dokonaniem stworzenie takiej platformy kursowej stworzonej z kilku kursów stron sprzedażowych i postaram się w nadchodzącym roku też Wam przekazać trochę wiedzy na ten temat, jak taki kurs stworzyć, jak stworzyć produkt informacyjny, kurs online, tak abyście Wy też mogli na przykład swój biznes w sieci stworzyć oparty akurat na to, a niekoniecznie na Amazonie, czego teraz uczę. Także bardzo się z tego cieszę i jak na dzień dzisiejszy jest koniec grudnia 2018, z moich kursów skorzystało już 264 osoby skorzystały. Także dziękuję wszystkim za zaufanie. Mam nadzieję, że dojdą kolejne osoby. Z wieloma osobami jestem w kontakcie. Utrzymujemy kontakt, z niektórymi nawet udało się spotkać osobiście, z czego się bardzo cieszę i dziękuję Wam serdecznie za zaufanie. Idąc dalej. Kolejnym sukcesem i celem, który osiągnąłem, było założenie własnej firmy, własnej działalności gospodarczej. I tu też ciekawa historia, ponieważ ja prowadziłem działalność gospodarczą w 2010 roku, już ją zamknąłem przez 2 lata, ponieważ zajmowałem się filmowaniem różnych eventów, ale założenie własnej firmy, ponieważ no, chcąc sprzedawać swoje kursy online, musiałem swoją firmę założyć i założyłem swoją firmę i wymagało to właśnie kolejnych pokonania wielu stref komfortu, wielu barier, ponieważ no, stworzenie firmy samo w sobie jest może proste formalnie, ale trzeba znaleźć księgowość, trzeba połączyć płatności, wszelkie formalności i tak dalej. Było to bardzo stresujące, bardzo ciekawe doświadczenie. Teraz wydaje mi się to oczywiście łatwe z perspektywy czasu, ale no, założenie działalności gospodarczej takiej, żeby ona oczywiście działała, zarabiała i funkcjonowała dobrze, bo stworzenie samej firmy w urzędzie to nie jest problem. Zresztą teraz nie idzie się do urzędu, tylko do banku. W banku można założyć firmę i jeszcze nam za to płacą. Aczkolwiek stworzenie tego całego systemu było bardzo trudne. Aczkolwiek jestem z tego bardzo dumny, ponieważ no działa to. Jestem bardzo zadowolony z tego, że tą firmę założyłem i żałuję wręcz, że nie założyłem jej wcześniej, ponieważ posiadanie własnej działalności gospodarczej otwiera wiele różnych drzwi. Kolejna sprawa, kolejny sukces, kolejny cel, który został osiągnięty, to Amazon, tak? Ponieważ Amazon jest elementem chyba najważniejszym tego bloga, ponieważ blog jest o zmianie życia, ale Amazon pomógł mi w zmianie życia i w tym roku udało się, czy właściwie sprzedałem kilkanaście tysięcy książek na Amazonie. Książek, czyli e-booków, poradników w wersji elektronicznej, papierowej, prostych produktów, troszeczkę bardziej skomplikowanych produktów, ale było to
kilkanaście tysięcy książek i myślę, że jest to około 15 tysięcy książek. Dlaczego? Nie mam konkretnej liczby. Ponieważ jeżeli ktoś z Was zajmuje się już Amazonem, ktoś może korzysta z moich kursów i wydaje, wiecie, że CreateSpace, czyli platforma, która jakoś do wakacji, do lata tego roku, 2018, przepraszam, służyła do wydawania produktów, przeniosła się na Kindle Direct Publishing. I tak się składa, że chcąc teraz na koniec grudnia zebrać statystyki sprzedaży z CreateSpace, nie mam dostępu do swojego konta, tak? Oczywiście wszystkie pieniądze mi wypłacili, ale nie mam już dostępu do statystyk, także liczba jest szacunkowa, jest to około 15 tysięcy sztuk książek, plus minus powiedzmy 1000, już nie jestem pewien, ile dokładnie było, ale udało się sprzedać kilkanaście tysięcy sztuk książek na Amazonie, z czego jestem bardzo dumny i był to najlepszy rok mojego życia. Pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę w 2016 na początku jakoś z publikacją na Amazonie. Wtedy pamiętam, że wydałem pierwszą książkę, potem drugą, trzecią i trzecia książka stała się właśnie bestsellerem na Amazonie i sprzedawała się coraz lepiej. Zaczynała się coraz lepiej sprzedawać od sierpnia jakoś, pamiętam. I wtedy byłem akurat w Barcelonie na wakacjach z moją dziewczyną, dzisiaj narzeczoną i pamiętam, jak leżałem na plaży, na telefonie oglądałem wykresy sprzedaży mojej książki, czyli sprzedaż obserwowałem sobie leżąc na plaży i oczywiście nie zarabiałem wtedy jeszcze takich wielkich kwot, ale już z jednej książki miałem całkiem fajny dochód i wtedy sobie uświadomiłem, że to jest to, że mogę w tym aspekcie dużo osiągnąć i że w ogóle Amazon i biznes online to jest to, co chcę robić, to co chcę robić w życiu. Jeszcze troszeczkę czasu minęło, zanim rozwinąłem biznes na Amazonie. Tak naprawdę dopiero pod koniec 2017 roku miałem taki boom sprzedażowy, który trwa do dzisiaj, jeżeli chodzi o Amazona, ale wtedy pamiętam, że zrozumiałem, że mogę. Także te 15 tysięcy sztuk sprzedanych na Amazonie książek jest dla mnie wielkim wyczynem, z czego ponad 3 tysiące było w grudniu i jest to coś naprawdę wielkiego i jestem z tego bardzo dumny i też no mój blog właśnie na ten temat będzie często poruszany ten temat na moim blogu z tego powodu, że to po prostu działa, że jest to według mnie najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy, jeżeli chodzi właśnie o biznes online, najszybszy, tak? I tego tematu też będę się w tym roku trzymał i będę chciał Wam bardzo pomóc w tym temacie. Co dalej? Kolejna sprawa. Wybaczcie, wciąż choroba mnie trzyma i troszeczkę mój głos nie sprawdza się najlepiej, ale jakoś damy radę. Kolejna sprawa, jest to bardzo fajna historia. Mianowicie, zanim powiem, co to może jest, to pamiętam, jak kilka lat temu, jakoś w 2015 roku, 2016, jak jeszcze byłem w dość kiepskiej sytuacji życiowej, nie układało mi się najlepiej w wielu aspektach, byłem zagubiony i pamiętam, że trafiłem na bloga Życie pod palmami. I jest to raczej blog trochę kobiecy, także może nie zostałem jakimś wielkim jego fanem, ale przeczytałem kilka artykułów. Może powiem, co to jest za blog. Jest to blog Katarzyny, która mieszka na Karaibach, która zmieniła swoje życie o 180 stopni, robi to, co kocha, mieszka w pięknym kraju, na pięknej wyspie. I pamiętam, że jej blog, jej artykuły naprawdę podniosły mnie na duchu. Ale pamiętam, że patrzyłem na tego bloga, na tę osobę jakby tak z takiej perspektywy, z takiej niskiej, tak? Czyli komuś się udało, ktoś ma fajnego bloga, mieszka gdzieś na innym końcu świata, jest szczęśliwy, a ja jestem w strasznej dupie. Ale te artykuły bardzo mnie zachęciły do działania i bardzo mi pomogły, nie ukrywam. I pamiętam, że jak założyłem u swojego bloga od kelnera do milionera.pl, skomentowałem jakiś tam film Katarzyny, że fajny blog i tak dalej. I nagle, miesiąc później, zorganizowaliśmy event w Poznaniu. Spotkanie w Poznaniu dla fanów Katarzyny, dla moich fanów. Oczywiście fanów Katarzyny było o wiele więcej niż moich, nieważne. Ale jaki jest morał z tej historii? Morał z tej historii jest taki, że taki właśnie cel jak stworzenie bloga od kelnera do milionera.pl otwiera furtki do wielu rzeczy, których nawet się nie spodziewamy. Czasami jest tak, że widzimy kogoś, kto jest daleko, komu się powodzi. Chcielibyśmy może robić coś podobnego, ale tylko poprzez działanie, aktywne działanie w kierunku zmiany swojego życia doprowadza nas do fajnych rezultatów. I stworzenie mojego bloga sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku miesięcy nagle spotkałem się z Katarzyną w Poznaniu i nawet sobie tego nie uświadomiłem, że po kilku miesiącach prowadzimy razem wykład dla 100 osób na auli, na uniwersytecie, rozmawiamy, poznaliśmy się, spędzamy fajnie czas i nagle, jak jeszcze kilka lat temu widziałem jej bloga, wydawało mi się wszystko gdzieś tam odległe, nierealne, to nagle prowadzimy razem wykład, poznajemy się i znamy się do dzisiaj
I tym właśnie takimi celami, takimi rzeczami, które udało się zrealizować, chcę Was zachęcić, zainspirować, że czasami ten pierwszy krok, może do, nie wiem, do wydania pierwszej książki na Amazonie, bo to też mnie doprowadziło do tego, co było wtedy, tak, co robię teraz. Czy może stworzenie swojego bloga, czy może zmiana pracy, może uwierzenie we własne siły, ale taki pierwszy krok, zaryzykowanie, prowadzi nas do momentów w życiu, których nawet się nie spodziewamy, tak? To, co się wydarzyło dzięki temu, że ja kilka lat temu zdecydowałem się wydać swoją pierwszą książkę, że zainwestowałem w wiedzę, doprowadziło mnie do miejsca, gdzie jestem teraz, do miejsca, którego bym sobie nawet nie wyobrażał. Ale to wszystko jest przez to, że uwierzymy, tak? Dzięki temu, że uwierzymy, że wykonamy pierwszy krok, że zaryzykujemy, że zainwestujemy, a nagle po roku okazuje się, że dzieje się tak dużo, że ktoś nam po prostu by nie uwierzył, że to jest możliwe. Jedziemy dalej. Kolejna sprawa, którą chcę Was troszeczkę tak właśnie zmotywować, jest to mój jakby wniosek z 2018 roku i w ogóle wniosek, czyli książki i wiedza, według mnie wiedza po prostu, zmieniają życie. I chciałbym dać taki fajny przykład na podstawie mojego problemu z bezsennością i z Amazonem. Mianowicie miałem wielki problem z bezsennością, o czym był post, nie będę wchodził w szczegóły, ale męczyłem się chyba przez rok z problemem bezsenności. Jest to problem zdrowotny, ale wiadomo, w życiu mamy różne problemy. Czy to zdrowotne, prywatne, zawodowe, nieważne. Ale pamiętam, że w książce Wiktora Frankla W poszukiwaniu sensu znalazłem dwie strony, dosłownie parę akapitów, które mówiły o problemie bezsenności i jak go rozwiązać z poziomu psychiatry. Tak? I dwa akapity wiedzy kogoś po prostu, psychiatry, osoby doświadczonej, który sobie z takimi problemami radził, sprawiły, że mój problem zniknął. I teraz to mi dało tak do myślenia, że zwykła książka za 20 zł była w stanie rozwiązać mój problem, z którym się męczyłem od roku, który nie dawał mi dosłownie żyć w wielu aspektach, ponieważ bezsenność była bardzo upierdliwa, nie mogłem się skupić na niczym innym, to dwie strony w książce zmieniły dosłownie moje życie. I teraz to samo mogę porównać na przykład do pierwszej wiedzy, w którą zainwestowałem, jeżeli chodzi o Amazon. Pamiętam, jak w 2016 roku korzystałem z pierwszych materiałów, z pierwszego kursu na Amazonie, gdzie dostałem wielką porcję wiedzy. Potem był mój mentor z Belgii, który bardzo mi pomógł również w publikacji książek i sprzedaży książek. I właśnie dzięki wiedzy, w którą zainwestowałem, nie były to jakieś wielkie kwoty, tak? Potem doprowadziło mnie to właśnie do poznania mojego mentora, który mnie uczył za darmo. Ale właśnie te pierwsze kroki, inwestycja w książkę, w jakiś kurs, w wiedzę, może zapytanie po prostu kogoś o coś, tak, jest w stanie zmienić całe nasze życie, ponieważ otrzymując jakąś porcję wiedzy, okazuje się, że problemy, które wydawały nam się nie do ogarnięcia, są proste do rozwiązania. I tyczy się to właśnie czasami zdrowia, czasami jest to kwestia właśnie biznesu, zarabiania, poprawy życia, naszego szczęścia wewnętrznego. I dlatego pamiętajcie, nie bójcie się inwestować w wiedzę, o tym też był kiedyś film i artykuł na blogu, bo ponieważ to zmienia całe nasze życie i często właśnie te dwa akapity w książce odmieniają postrzeganie i rozwiązują problemy nasze. Także uczcie się, jeżeli nie wiecie co robić, macie problem jak pchnąć swoje życie do przodu, uczcie się, ponieważ wiedza, wybaczcie mi moją chorobę jeszcze, ale zatoki mi nawalają, wiedza odmienia życie. I w tym roku też jestem z tego bardzo dumny, zapisałem się do Manufaktury Milionerów, gdzie też zdobywam kolejną fajną wiedzę, uczę się i przygotowuję do pierwszych inwestycji w nieruchomości, także jestem bardzo wielkim zwolennikiem wiedzy, zresztą już nie od dzisiaj. Wiem, że wiedza to jest klucz do sukcesu. Też z tego powodu mój blog powstał, aby Wam tą wiedzę przekazywać, także do dzieła. Jedziemy dalej. Kolejnym celem, który mi się udało osiągnąć, bardziej sukcesem, ponieważ nie planowałem tego, może gdzieś tam z tyłu głowy, ale nie zapisywałem sobie tego, były wakacje i wyjazd na Maltę. Pierwszy raz w życiu miałem okazję wyjechać do ciepłego kraju w sezonie zimowym i było to niesamowite doświadczenie. Oczywiście byłem w ciepłych krajach w lecie, co było niesamowite, Chorwacja, Hiszpania, bardzo polecam, ale wyjazd w zimie na Maltę do ciepłego kraju, gdzie różnica temperatury jest nawet 30 stopni między Polską a Maltą, było jednym z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Co więcej, miałem okazję właśnie być w ciepłym kraju, pracować nad moim blogiem, nagrywać filmy i jest to jakby kwintesencja i spełnienie moich marzeń, ponieważ zawsze mi się marzyło, żeby móc wyjechać w zimie do ciepłego miejsca, pracować nad czymś, co kocham, nad moim blogiem, który jest moją pasją, nagrywać filmy, pisać artykuły i naprawdę było to jedno z najfajniejszych doświadczeń w moim życiu. Też Wam polecam,
odwiedzenie tego kraju, wspaniałe widoki, pogoda, jedzenie, rewelacja. I na koniec troszeczkę wniosków, czyli tak bardzo motywacyjnie i jakie są wnioski z tego mojego 2018 roku. Podsumowując, udało się stworzyć bloga, firmę, kursy. Był to najlepszy mój rok, jeżeli chodzi o sprzedaż na Amazonie. Jestem z tego bardzo dumny i przede wszystkim udało mi się stworzyć biznes, mówię tutaj o moim blogu, który pozwolił połączyć moje bardzo specyficzne umiejętności, tak? Ponieważ przez lata zmagałem się z wieloma problemami, starałem się pchnąć swoje życie do przodu, co mi się w końcu udało poprzez właśnie zdobywanie wiedzy, czytanie książek i biznes na Amazonie. Udało mi się to wszystko rozwinąć, stworzyć mojego bloga i całą moją wiedzę przekazywać. Jakby przekazywanie wiedzy Wam sprawia, że ta wiedza też oczywiście we mnie jest o wiele bardziej aktywna, czyli jeżeli tworzę jakiś artykuł, film na dany temat, to też jakby o wiele bardziej w tym aspekcie też działam i moje życie też się usprawnia, dlatego też to robię. I muszę przyznać, że wystawienie się na opinię publiczną za pomocą właśnie bloga i kanału na YouTubie było też czymś niesamowitym, ponieważ bardzo wiele osób do mnie pisze, komentuje. Oczywiście 99% jest to pozytywny feedback, aczkolwiek zdarzają się też hejty i różne dziwne komentarze. Ale był to rok najbardziej pracowity i rok, który naprawdę przełamał wiele barier i pokazał mi, że można podążać za swoją pasją. Tak? To, co chcę, żebyś zrozumiał czy zrozumiała z tego filmu, to, że można podążać za swoją pasją, że można aktywnie zmieniać swoje życie, że możesz, oczywiście nie w ciągu tygodnia, nie w ciągu miesiąca, ale możesz w ciągu kilku miesięcy, w rok, dwa, trzy lata, możesz skupić się na czymś, zmienić swoje życie, zdobywać wiedzę, otworzyć na przykład jakiś biznes, który cię kręci, zmienić pracę, odmienić naprawdę wszystko poprzez właśnie pokonywanie swoich słabości, poprzez uczenie się nowych rzeczy, poprzez działanie, aktywne działanie i każdego dnia pracowanie, ponieważ zrozumiałem, że przez pracę, ulepszanie własnej osoby w ciągu roku może wszystko się zmienić o 180 stopni i ja jestem tego najlepszym przykładem i ten artykuł, ten film ma zadanie właśnie mi uświadomić i Tobie uświadomić, że jest to możliwe, ponieważ często zapominamy o tym, że możemy zmieniać, ale chcę, żebyś spojrzał czy spojrzała właśnie na mój pierwszy film, który wrzuciłem na tego bloga oraz na filmy ostatnie i jak bardzo mi udało się pchnąć swoje życie do przodu i jak Ty też możesz pchnąć swoje życie do przodu, ponieważ oglądasz to, ponieważ chcesz to swoje życie do przodu właśnie popchnąć i tego Ci życzę. Trzymam za Ciebie kciuki i pamiętaj, że wszystko zaczyna się od wiary. Pierwsze moje jakby działania w kierunku poprawy mojego życia były lata temu. Zaczęły się od książek osób, które właśnie zaszczepiły we mnie tą wiarę. Wiarę w to, że mogę coś odmienić, ponieważ jeszcze jakieś 7 lat temu, 6-7 lat temu byłem w wielkiej depresji. Byłem w bardzo złej sytuacji życiowej, ale czytanie pierwszych książek, pokonywanie swoich słabości, wyprowadzka, potem praca i tak dalej, potem biznes i uczenie się, kursy, to sprawiło, że moje życie odmieniło się nawet nie o 180 stopni, ale wiele, wiele razy po prostu odmieniłem się całkowicie, tak? I też chcę, żebyś Ty mógł czy mogła to zrobić i żeby mój blog był dla Ciebie inspiracją. Także trzymam za Ciebie kciuki. Wkrótce będzie jeszcze film z moimi celami na najbliższy rok, także zapraszam serdecznie. Trzymam za Ciebie kciuki, jeżeli podobał Ci się ten film, oczywiście zapraszam do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robisz, daj łapki w górę i do innych moich materiałów. Rok 2019, pamiętaj, że może być rokiem, który odmieni Twoje życie całkowicie, nieważne w jakiej sytuacji jesteś, czy jesteś w sytuacji kiepskiej, czy może po prostu jako tako Ci się powodzi, ale nie czujesz, że to jest to. Pamiętaj, że wszystko w ciągu roku możesz zmienić całkowicie. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, hej!